Przyjaźmy z konkretnym panem zdobycia 3 punktów i to nam się w pełni powiodło. Taka jest piłka, że to koło zatacza historia i ten powrót mój na Reymonta, no akurat w pełni radości dla przede wszystkim dla Górnika, dla 3 zdobytych punktów, bo wiadomo, że wychowywałem się tutaj jako piłkarz, jako junior, jako senior, zdobywałem Mistrzostwo Polskie jako trener i z pewnością cały czas jestem z tym klubem. Natomiast profesjonalne podejście przede wszystkim dyktuje takie warunki, które przede wszystkim zmuszają mnie do tego, żeby walczyć o 3 punkty, żeby Górnik grał jak najlepiej. To jest moja misja i bardzo się z tego cieszę. Natomiast Wiśle oczywiście życzę powodzenia w następnych meczach. Wisła to bardzo dobra drużyna, która gra zdecydowanie najlepszą piłkę, zachowując wszelkie proporcje. Mówię tutaj najlepszą piłkę w rozgrywkach naszych, ligowych. Widać, że robią postępy, ta drużyna cały czas się rozwija i myślę, że jest na dobrej drodze do osiągnięcia takich sukcesów, jakie ten klub zasługuje. Czyli ten cel, taki najważniejszy, Liga Mistrzów, z pewnością bardzo Wisła do tego celu zmierza szybkimi krokami. A to, że dzisiaj my byliśmy drużyną lepszą, to futbol ma to do siebie, że czasem trzeba zweryfikować swoje miejsce i tym bardziej jeszcze ciężej pracować. Przede wszystkim chcieliśmy zagrać agresywnie i w porównaniu do innych drużyn, gdzie wiadomo, już utarło się, że drużyny, które tutaj przyjeżdżają, parkują w 16 autobusem. My absolutnie nie myśleliśmy o tym. Przede wszystkim chcieliśmy zagrać bardzo agresywnie z przodu, wysokim pressingiem od pierwszych minut aż do ostatniego gwizdka. To nam się w pełni udało. Stworzyliśmy sobie wiele sytuacji stuprocentowych i dzisiaj mogę mieć jedyne pretensje do zawodników, że ta skuteczność strzelecka nie była taka, jaką byśmy chcieli. Natomiast to oczywiście wybaczam swoim zawodnikom, bo nie ma co wybrzydzać. Ważne są 3 punkty, z tego się cieszymy i myślamy, już jesteśmy przy następnym spotkaniu z Lechem Poznań. Dziękuję.